Chciałabym przedstawić naszych gości. Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Rosji, również podsekretarz stanu w MSZ, specjalistka od Europy Wschodniej, w przeszłości związana z Ośrodkiem Studiów Wschodnich, obecnie dyrektorka programu Otwarta Europa Fundacji Stefana Batorego. Dzień dobry. Pan Andrzej Kolesnikow, dyrektor programu polityki wewnętrznej i instytucji politycznych Centrum Carnegie w Moskwie, związany z Instytutem Gajdara, wykłada również wykładał na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Moskwie, również publicysta, znany z tekstów w gazeta.ru, rosyjskiego wydania Forbes, był redaktor naczelny znanej pewnie Państwu Nowej Gazety. Zastępca, przepraszam. Oraz pan Ryszard Sznep, dyplomata, iberysta, historyk, wcześniej również podsekretarz stanu w MSZ i sekretarz stanu w Kancelarii Rady Ministrów oraz przede wszystkim ambasador muszę się za ściągawkę, Urugwaju, Paragwaju, Kostaryce, Hiszpanii, Andorze, na Bahamach oraz w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry. I zanim przejdziemy do dyskusji, chciałabym poprosić panią Pełczyńską-Nałęcz o kilka słów wprowadzenia do naszego dzisiejszego tematu, jakim jest Rosja, jej sąsiedzi oraz Trump. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za... Słychać mnie? Tak, to jest... Bardzo dziękuję za zaproszenie. Kiedy w Stanach Zjednoczonych doszło do niespodziewanego jednak dla większości wyniku wyborów, to w Rosji na to zareagowano entuzjastycznie, a wszystkie te środowiska, grupy eksperckie i politycy, którzy się zajmowali stosunkami amerykańsko-europejsko-rosyjskimi oraz Europą Wschodnią, zareagowali głębokim niepokojem. To, co się w istocie zdarzyło, nie jest tym, co przewidywano, że się zdarzy, chociaż nie można powiedzieć, że zdarzyło się coś dobrego. Natomiast w Rosji Rosja doznała czegoś, co się czasem nazywa przekleństwem spełnionych marzeń. Marzeniem Rosji od dłuższego czasu, można powiedzieć od rozpadu Związku Radzieckiego, a już na pewno w epoce Putina, było uznanie jej za głównego, najważniejszego, godnego nie przyjaciela, ale adwersarza Stanów Zjednoczonych. I może nie jest tak, że Rosja jest najważniejsza, ale na pewno nie schodzi od miesięcy z pierwszych stron amerykańskich gazet. Jakie są z tego dla Rosji uzyski? Z perspektywy takiej pragmatyczno-zachodniej mogą to być uzyski zupełnie niezrozumiałe. Z perspektywy rosyjskiej one są ważne, mianowicie jest to poczucie satysfakcji z skomplikowania spraw w Stanach Zjednoczonych i znalezienia się właśnie na tych pierwszych stronach gazet. To daje dodatkową legitymację Putinowi. To daje też takie nadmierne przekonanie w Rosji i poza Rosją o możliwościach i znaczeniu tego kraju. I to jest rosyjski, czy też kremlowski uzysk. Natomiast nie spełniły się kalkulacje dotyczące możliwego układu geopolitycznego, który byłby oparty na personalnym porozumieniu, bo to jest to, co Rosja sobie po zwycięstwie Trumpa wyobraziła jako możliwe i pożądane.
to porozumienie geopolityczne miało ostatecznie przypieczętować prawo Rosji do jej strefy wpływów na obszarze postradzieckim minus kraje bałtyckie. To by się oczywiście wiązało ze zniesieniem sankcji i pewną poważną szczeliną w transatlantyckiej współpracy. To się nie zdarzyło. Zdarzyło się coś odwrotnego. Otóż polityka sankcji została wzmocniona i to w taki, nie tylko wzmocniona, że poszerzona, ale także umocowana na tyle dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, że można powiedzieć, że w średniej perspektywie trudno sobie wyobrazić jej odwracalność, co z kolei umocniło także sankcyjną politykę Unii Europejskiej, która jest oczywiście bardziej chwiejna, ale samo wyobrażenie Unii, że Unia mogłaby odejść od sankcji w sytuacji, kiedy one na pewno, i to jeszcze w mocniejszej formie, trwają w Stanach Zjednoczonych, jest no, ekonomicznie mało pragmatyczne. Także to trwanie przy sankcjach i to utrwalenie tej polityki w Stanach, ono utrwala tę politykę także w Unii Europejskiej. I to się Rosji nie udało. Stosunki dzisiaj amerykańsko-rosyjskie są dużo gorsze niż przed przyjściem Trumpa do władzy. Czy to oznacza, że wybór Trumpa okazał się przeszkodą dla realizacji takich strategicznych interesów Rosji? Otóż paradoksalnie nie, chociaż wydaje mi się, że Rosja nie jest świadoma, w jakim stopniu Trump, to co się w wyniku jego polityki dzieje, wpisuje się w pewne strategiczne cele rosyjskie. Otóż te strategiczne cele, które no nie zostały zdefiniowane ani wczoraj, ani przedwczoraj i w moim przekonaniu właściwie towarzyszyły Rosji od samego początku jej powstania, odrodzenia się na gruzach Związku Radzieckiego, można by zdefiniować tak, rozmontowanie porządku, bezpieczeństwa, ale także pewnego ładu politycznego zachodniego, tak żeby Rosja wyszła z peryferii tego ładu i stała się jednym z głównych decydentów. I oczywiście ta rosyjska strefa wpływów jest nieodłącznym elementem wyobrażenia Rosji o tym, jak ten porządek europejski, przede wszystkim europejski, ale także transatlantycki powinien wyglądać. Poprzez nadwyrężanie więzów z Europą, więzów transatlantyckich, przez podcinanie skrzydeł własnej przywódczej roli. Ja myślę, że pan ambasador Schnepp powie o tym jeszcze więcej, więc ja w skrócie. Przez korodowanie amerykańskiego systemu politycznego, paradoksalnie Trump, jego prezydencja i to, co się wokół niej dzieje międzynarodowo i wewnętrznie, wpisuje się w rosyjską strategię. Choć ten proces jest w moim przekonaniu w Rosji niedoceniany i nie do końca zrozumiany. Rosjanie liczyli na ten geopolityczny deal, natomiast ten proces taki korozyjny jest niedostrzegany albo niedoceniany raczej ze względu na to, że ze względu na błędne rozumienie w ogóle logiki świata zachodniego w Rosji. Rosjanie nigdy do końca nie uwierzyli, że porządek transatlantycki jest nie wyłącznie, ale jednak w poważnym stopniu oparty na wartościach i że wartości nie są tylko instrumentem w cynicznej grze politycznej. I ponieważ nigdy w to do końca nie uwierzyli, to erozja tych wartości nie jest tu postrzegana jako istotny proces, bo skoro nigdy ich nie było, to właściwie nic się, to właściwie zostało pokazane to, co zawsze istniało. Tymczasem ta erozja ma miejsce, ona w moim przekonaniu poszerza tę odwracalną ciągle jeszcze, ale istniejącą szczelinę między Europą a Stanami Zjednoczonymi, między innymi poprzez ten rosnący antyamerykański sentyment w zachodniej Europie. I to wszystko rozhuśtuje
porządek europejski w tę stronę, która jest korzystna dla Rosji, przynajmniej tak, jak Rosja swoje interesy definiuje. Za Trumpa, nie chcę powiedzieć, że z powodu Trumpa, ale w czasach prezydencji Trumpa, nie zdarzyła się jeszcze jedna rzecz, której Rosjanie się naprawdę bardzo poważnie spodziewali, do której bardzo poważnie się przygotowywali. Mianowicie porozumienie nuklearne, porozumienie, jakieś nowe porozumienie dotyczące rozbrojenia. To się nie zdarzyło ze względu na eskalację wzajemnych stosunków, głównie z powodu różnych czynników, ale oczywiście głównie z powodu interwencjonizmu rosyjskiego w amerykańskie wybory. Ale ta sytuacja ma w sobie poważny potencjał konfliktu. To jest taki temat, który dzisiaj zszedł trochę z pierwszych stron gazet, ale on jest tematem bardzo istotnym. Rosja nieprzypadkowo coraz częściej odwołuje się w rozmowach czy w takiej narracji publicznej odwołuje się do kwestii nuklearnej w takich kategoriach oczywiście grożących. Podważa układ IMF, układ o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu. Robi to dlatego, że potencjał nuklearny jest jedyną w zasadzie płaszczyzną, która stawia Rosję no, niemalże na równi ze Stanami Zjednoczonymi, bo te różnice potencjału powyżej pewnego poziomu, powiedzmy sobie szczerze, nie mają już znaczenia. I to stawia Rosję na równi ze Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego Rosja tego argumentu używa? Po to, żeby zmusić Stany Zjednoczone nieustająco do rozmowy i ciągle zaznaczyć swoje znaczenie, ale także mając na uwadze to, co Rosję najbardziej w kwestiach bezpieczeństwa niepokoi, a to nie jest rozbudowywanie wschodniej flanki NATO, to nie jest nawet obecność amerykańskich żołnierzy ograniczona w Polsce czy w Europie Środkowej, to jest przede wszystkim obrona przeciwrakietowa. Tu jest rosyjska czerwona linia, Rosja w tej kwestii nie odpuściła i jak się będzie rozwijać ta sprawa, jak zareaguje na rosyjski sprzeciw administracja Trumpa i on sam, trudno dzisiaj przewidzieć, ale tu jest potencjał konfliktu i tu jest też potencjał rozejścia się, kolejnego takiego rozejścia się na linii transatlantyckiej. Co to wszystko oznacza dla sąsiadów Rosji, którzy są także naszymi sąsiadami, a nie są sąsiadami Stanów Zjednoczonych? Otóż nie stało się to, czego wszyscy się bali najbardziej. Nie został zawarty deal uznający ten obszar za rosyjską strefę wpływów, bo każde ustępstwo w sprawie Ukrainy w istocie, no nikt by nie zawierał oczywiście układu o przyznaniu Rosji prawa do jej strefy wpływów, ale ustępstwo w sprawie ukraińskiej de facto byłoby tym. Celem Rosji jest doprowadzenie do sytuacji, w której ten obszar jej najbliższego sąsiedztwa, a zwłaszcza sześciu krajów geopolitycznie, bo nie geograficznie, ale geopolitycznie uważanych jednak za kraje europejskie, czyli to się pokrywa z Partnerstwem Wschodnim, Białoruś, Ukraina, Mołdawia i trzy kraje Kaukazu Południowego, żeby te kraje były zależne od Rosji poprzez różnego rodzaju mechanizmy takiego szantażu separatystycznego. I chciałabym zwrócić Państwa uwagę, że w przypadku pięciu z sześciu tych krajów, znaczy w pięciu przypadkach taki mechanizm mamy skutecznie zrealizowany. Jedynym przypadkiem, gdzie on nie jest zrealizowany, to jest Białoruś. Dlaczego? Łatwo odpowiedzieć i łatwo też powiedzieć, że nie jest to wcale przypadek, w którym nie może być taki scenariusz zrealizowany, gdyby kiedykolwiek była ku temu potrzeba.
Dlatego też Ukraina jest absolutnie kluczowa, bo Ukraina jest tym jedynym krajem w całej tej kompozycji, który aktywnie i skutecznie, choć ten mechanizm został zainstalowany, sprzeciwiła się temu i uzyskała szerokie, długotrwałe poparcie międzynarodowe w tej sprawie. Z punktu widzenia Trumpa i jego administracji istnieje w tym obszarze tylko Ukraina. Są kraje kaukaskie, ale one odpłynęły w priorytetach Stanów Zjednoczonych, powiedzmy sobie uczciwie także w priorytetach Unii Europejskiej, gdzieś na daleki, daleki plan i w sposób niepisany, jest pewien niepisany układ, że porządek bezpieczeństwa transatlantyckiego nie obowiązuje na Kaukazie, nie obowiązuje wobec Mołdawii, nie obowiązuje wobec Białorusi i to weto zostało postawione na poziomie Ukrainy. To nie jest stwierdzenie politycznie poprawne, ale to jest realny stan rzeczy na dzisiaj. Mołdawia nigdy w polityce amerykańskiej nie istniała i nie ma powodu, żeby zaistniała teraz. Białoruś miała swoje incydenty. Na dzisiaj, jeśli chodzi o Białoruś, to zaistniała niespotykana przez lata sytuacja równowagi i zgody, gdzie wszystkie strony, poczynając od Europy, poczynając od Rosji, przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, są zainteresowane tym samym. Mianowicie są zainteresowane utrzymaniem status quo. Przy czym wizja, co po tym status quo nastąpi, jest kompletnie odmienna. W przypadku Rosji zbliżenie z Rosją i jeszcze większe umocowanie zależności. W przypadku Unii Europejskiej jakaś mglista transformacja. Natomiast na dzisiaj każdy rozumie, że trzeba trzymać się status quo, bo każde ruszenie tej sytuacji wiąże się bardziej z ryzykami niż potencjalnymi uzyskami. I tak więc wszyscy pogodzeni na doraźnym utrzymywaniu status quo na Białorusi odsuwają swoje myślenie od tego kraju, a już o Stanach Zjednoczonych, które nigdy nie były jakoś mocno zaangażowane w Białoruś, nie wspominając. I cała sprawa sąsiedztwa, wspólnego sąsiedztwa Rosji i Unii Europejskiej, cała sprawa Europy Wschodniej dzisiaj sprowadza się de facto do kwestii ukraińskiej. Co się zdarzyło w sprawie ukraińskiej wskutek w trakcie prezydencji Donalda Trumpa? Na poziomie relacji dyplomatyczno-politycznych, jeśli patrzeć na tak zwany kalendarz dyplomatyczny, to zdarzyło się całkiem dużo i pozytywnie. Były wizyty na najwyższym szczeblu w Stanach, ukraińskie w Stanach Zjednoczonych. Były wizyty amerykańskie na znaczącym szczeblu na Ukrainie. Wreszcie powołano, i to jest znacząca bardzo rzecz, której nie można nie doceniać, Kurta Volkera jako specjalnego przedstawiciela Stanów Zjednoczonych dla spraw ukraińskich, który też oczywiście ma się zajmować z ramienia Stanów Zjednoczonych rozwiązywaniem konfliktu w Donbasie. To jest bardzo istotne, bo jest profesjonalny, doświadczony i ceniony w Unii Europejskiej, to jest bardzo ważne, dyplomata, który rozmawia z Rosją, rozmawia z Unią Europejską. Jest ten telefon, pod który można zadzwonić i profesjonalnie w pogłębiony sposób w Stanach z partnerem amerykańskim rozmawiać o tym konflikcie. Więc jest to rzecz nie do przecenienia. Ale to nie zmienia faktu, że sam Donald Trump wielkiego znaczenia do kwestii ukraińskiej nie przywiązuje i w moim przekonaniu znaczenie tej kwestii na poziomie prezydenckim jest mniejsze dzisiaj niż za czasów Obamy. Z pierwszej ręki od właśnie Kurta Volkera mogę powtórzyć, jak wygląda podejście Trumpa do kwestii Donbasu i do kwestii ukraińskiej.
Otóż jest to pytanie, jest to postawienie kwestii więcej w ten sposób. Potrzebuje rozwiązania kwestii ukraińskiej, żeby nie była ona kłodą dodatkową jeszcze w relacjach rosyjsko-amerykańskich. Jeżeli do tego, cokolwiek do tego jest potrzebne, to to zróbcie. Jeżeli do tego jest potrzebna implementacja porozumień mińskich, to implementujcie. Jeżeli potrzebne jest co innego, zróbcie. Generalnie nic mnie to w ogóle wszystko nie interesuje. Proszę bardzo, powierzona jest sprawa do realizacji, koniec. Ta wiedza, rozumienie jest absolutnie niepogłębione, bez świadomości tak naprawdę nierozwiązywalności tego konfliktu, przynajmniej na dzisiaj i na jutro. To jest na poziomie samego prezydenta, natomiast oczywiście na poziomie Kurta Volkera jest głębokie rozumienie skomplikowania całej tej sytuacji. I teraz paradoksalnie, chociaż zdarzyło się wiele, zdarzyła się taka deklaracja, propozycja z tych takich, za którymi dalej na razie nic nie poszło, możliwości dostarczania tak zwanej niezabójczej, tak, broni na Ukrainę, to się nie zostało zrealizowane. Niemniej, jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych coś takiego sugeruje, to jest to fakt już niezwykle ważny. Zdarzyła się to, co w moim przekonaniu było odpowiedzią rosyjską na tę propozycję Trumpa, mianowicie propozycja ONZ-owskiej misji pokojowej na obszarze konfliktu. Te wszystkie rzeczy zajęły dyplomatów. Te wszystkie rzeczy dzisiaj są poważnie negocjowane we wszystkich tych kręgach, które są konfliktem ukraińskim zajęte i zainteresowane, wraz z permanentnym procesem implementacji porozumień mińskich. I to się zdarzyło, natomiast parametry samego konfliktu pozostały całkowicie w moim przekonaniu niezmienne. Jakie to są parametry? Jest interes rosyjski, żeby zalegalizować swoją polityczną obecność na Ukrainie. To jest ten ostateczny interes rosyjski. Do tego mają służyć porozumienia mińskie i zawarte w nich sformułowania o zmianach konstytucyjnych. Natomiast jaki jest interes ukraiński? Ukraiński interes jest minimalizacja ryzyka wewnątrzpolitycznego wynikającego z konfliktu w Donbasie. Ja wiem, że to może brzmieć dziwnie, ale to nie jest reintegracja, to nie jest, nie wiem, neutralizacja rosyjskiego interwencjonizmu, to nie jest implementacja porozumień mińskich według wyobrażeń ukraińskich. To jest spowodowanie, żeby cała ta historia, ja mówię o takim bardzo pragmatycznym, realnym dzisiaj interesie, tak jak to formułują ukraińskie elity polityczne, żeby cała ta historia z konfliktem nie wywróciła i nie wyrzuciła z kolei politycznych obecnej ukraińskiej władzy. To jest dosyć pragmatyczna logika, wcale nie należy od razu tego krytykować, bo ta logika jest oparta na pewnym zrozumieniu, że rozwiązanie dzisiaj tego konfliktu byłoby niezwykle trudno ze względu na punkt pierwszy, czyli interes rosyjski, który jest dla Ukrainy absolutnie nie do przyjęcia. Taką totalną blokadą realizacji porozumienia mińskich jest właściwie ten punkt, który ma się zdarzyć już jako pierwszy, przeprowadzanie wyborów w separatyzmach. Nie ma takiej opcji, żeby Rosja się zgodziła, czy pod presją amerykańską, czy pod presją jakąkolwiek bądź, żeby Kreml przegrał wybory na swoim obszarze, jakiekolwiek wybory. A Donbas dzisiaj jest częścią geopolitycznego obszaru Rosji. Przegranie tam wyborów byłoby czymś nie do przyjęcia dla Putina. Jeżeli tak jest, to znaczy, że demokratyczne wybory się nie mogą tam zdarzyć. Mogą się zdarzyć wybory z określonym wynikiem. A to z kolei byłoby nie do przyjęcia dla strony ukraińskiej. Ponieważ takie wybory się nie mogą zdarzyć, to właściwie cała reszta tego domina mińskiego w ogóle nie może zostać uruchomiona. I to jest pewne zamrożenie, które się nie pojawiło za Trumpa, ale za Trumpa trwa i obawiam się mocno, że nawet prezydenta Trumpa przetrwa.
rola Stanów Zjednoczonych w tej sytuacji wobec, czy takie możliwości, ale też zainteresowanie Stanów wobec Ukrainy sprowadza się właściwie do dwóch rzeczy. Po pierwsze do utrzymywania sankcji i takiego gwarancji trwałości tego sankcyjnego reżimu, także dla Unii Europejskiej. Druga rzecz, ewentualnej reakcji na eskalację militarną. Otóż gdyby doszło do eskalacji militarnej, to znowu Stany Zjednoczone i ich rola w całym tym konflikcie by radykalnie urosła. Dzisiaj ja bym stawiała tezę, że nie ma takiej kalkulacji ze strony rosyjskiej, aby konflikt militarnie na Ukrainie eskalować. To nie jest rzecz wykluczona, zwłaszcza gdyby rzeczy zaczęły się komplikować wcale nie amerykańsko-rosyjsko, wcale nie europejsko-rosyjsko, a wewnątrz-rosyjsko. Otóż przesłanką do ewentualnej eskalacji militarnej na Ukrainie jest nierozwiązywalny wewnątrz Rosji konflikt wewnątrzrosyjski, który będzie wymagał outsourcingu, odwrócenia uwagi gdzieś tam na zewnątrz. Póki takich uwarunkowań nie ma, a ich nie ma według mnie, to ten konflikt może się czuć w tym wymiarze, takiej jakiejś mocnej eskalacji, dosyć bezpieczny. Co oznacza, że amerykańska rola sprowadza się do uczestnictwa w tym procesie, oczywiście przy Mińsku, przy rozmowach o ONZ, o tej misji pokojowej ONZ-owskiej, Amerykanie są, ale oni są po prostu częścią procesu, nie jakimś elementem, który jest w stanie przełożyć wajchę i coś w tym procesie spowodować, żeby on nastąpiła jakaś jakościowa zmiana. Ich kluczowa rola jest rolą przy utrzymaniu, utrwaleniu sankcji i ta rola jest spełniana. Cała reszta, taka strategicznie, długoterminowo, problemu ukraińskiego, rosyjskiej interwencji na Ukrainie, problemu tego półzamrożonego konfliktu, porządku bezpieczeństwa, który jest na tym konflikcie zawieszony, jest dzisiaj przede wszystkim kwestią Unii Europejskiej. I to Unia musi to rozwiązać lub Unia będzie żyła i konsumowała konsekwencje tego wszystkiego, co z tej sytuacji wyniknie. I kończąc, bo rozumiem, że czas mi się kończy, dużo będzie zależało od tego, co Unia zrobi w tej sprawie, ale jeszcze więcej będzie zależało, przepraszam za taki banał, ale niestety trzeba to powtarzać, od tego, co Unia zrobi sama ze sobą, o czym wszyscy rozumiem, że będziemy rozmawiać w następnej sesji, więc na tym skończę. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy. I te wszystkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego, dotyczące wewnętrznej sytuacji Ukrainy z pewnością przydadzą nam się w najbliższych minutach, ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym odnieść się do tego, co mówiła pani na początku i może troszeczkę z tym podyskutować, a raczej poprosić państwa, żebyście państwo z tym podyskutowali. Wspomniała pani w bardzo interesujący sposób to argumentując o tym, że prezydentura Trumpa spełnia właściwie strategiczne cele Rosji w wymiarze geopolitycznym, ale również, że Rosja, jeśli dobrze zrozumiałam, nie dostrzega czy nie rozumie systemu wartości, na którym oparty jest porządek euroatlantycki. I zastanawiam się, czy moglibyśmy podyskutować z tą tezą. To znaczy zawsze wydawało mi się, że Rosja właśnie być może nie rozumie tego porządku wartości albo nie wierzy, że on jest istotny. Natomiast wydaje mi się, że widzi, to znaczy, że widzi, że ten porządek jest opisywany, że jest dyskutowany, że jest deklarowany, o to chyba będzie najlepsze słowo i wykorzystuje to. Nawet powiedziałabym, parodiuje porządek zachodni, czy go troluje. Chodzi mi o taką przykładową sytuację,
robicie misję stabilizacyjną na Bliskim Wschodzie? Dobrze, to my też zrobimy misję stabilizacyjną w Syrii. Wiedziecie pomoc humanitarną? Okej, to teraz my zawieźmy pomoc humanitarną na Donbas i tak dalej, i tak dalej. I rozmawiałam o tym niedawno z pana koleżanką Lilią Szewcową, która stawia tezę zupełnie przeciwną niż większość analityków, a mianowicie, że właściwie to w Rosji nikt Trumpa nie chciał, to znaczy oczywiście wszyscy chcieli, żeby ta sytuacja była wyborcza bardzo, bardzo gorąca, żeby Rosja tutaj była postrzegana jako no, taki fakt, czynnik mieszający w tych wyborach. Natomiast Rosji najwygodniej jest kreować swoją pozycję, jeżeli ma przeciwko sobie przeciwnika przewidywalnego, takiego, którego właśnie można, po którym wiadomo, czego się spodziewać. I co państwo na taką propozycję? Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. Rozmowa w tym gronie jest zaszczytem. Ja wolałbym mówić o perspektywie oczywiście amerykańskiej. Mój ostatni pobyt w Rosji jest bardzo, bardzo odległy, a mam takie poczucie, że nie rozmawiając, nie czując ducha ulicy, nie jestem w stanie intelektualnie skonsumować tego, co myślą, co mogą myśleć obywatele Federacji Rosyjskiej, nie mówiąc już o jej władzach. Chociaż oczywiście miałem kontakty z przedstawicielami Rosji w Waszyngtonie przede wszystkim. Ja chciałbym opowiedzieć trochę o tym, jak to się rozgrywało w Ameryce. Ja w gruncie rzeczy zgadzam się z panią ambasador co do zasadniczych tez. Mógłbym przede wszystkim dodać parę kwestii. Chciałem zacząć od, ponieważ pani ambasador mówiła o tym, że możemy sobie pozwolić na pewną niepoprawność polityczną. Zachęca nas do tego Donald Trump zresztą. Więc idąc tym śladem, zacznijmy troszeczkę od początku i od czegoś, co często wraca w naszych rozmowach. Staje się też przedmiotem akcji politycznej nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także u nas. Mam na myśli reset. I chciałem od tego zacząć, że kiedy pojawiła się na horyzoncie perspektywa objęcia funkcji prezydenta przez Miedwiediewa, według ocen przede wszystkim ekspertów amerykańskich, ale także wywiadu amerykańskiego, budowało to pewną szansę ułożenia relacji nieco inaczej. W ślad za tym poszły inne kraje europejskie, w tym Polska. Ponieważ jest to element kontrowersji, która wraca, to warto powiedzieć kilka rzeczy, które są właśnie politycznie niepoprawne. Otóż byłoby, i to w historii świata jest, powiedzmy sobie, głęboko umocowane, a obowiązkiem każdego dyplomaty jest przetestowanie takiej sytuacji. Pozostawienie nowego przywództwa, jak wówczas się wydawało, czy to w Rosji, czy też w innych obszarach, bo mógłbym dać kilka innych, chociażby Kubę przy zmianie władzy, kiedy odchodził Fidel Castro, obejmował Raul Castro, też była ta sama dyskusja, czy należy mu zawierzyć i dać szansę, żeby pokazał, że może coś się zmieni w jego polityce wewnętrznej i w relacjach z resztą demokratycznego świata. Nie podjęcie takiej szansy jest po prostu pozostawieniem w obszarze niewiadomych, jednak niezwykle poważnej okazji do tego, żeby poprawić po prostu świat, żeby ograniczyć pola konfliktów, żeby wyprowadzić politykę zagraniczną na bardziej stabilne tory. Że był to błąd i w jednym i w drugim przypadku, to wiemy. Wiemy między innymi to, że oceny ekspertów, także służb wywiadowczych, co do tego, jaki wpływ może mieć Miedwiediew na politykę rosyjską, jaka jest dalsza perspektywa, jaki jest rzeczywisty, praktyczny układ władzy na Kremlu, nie został rozczytany w sposób skuteczny i dogłębny. I w jakimś sensie staliśmy się ofiarą błędów, które zostały popełnione. Ale te błędy, powtórzę to, te błędy są naturalną konsekwencją
chęci wyprowadzenia świata z obszaru konfliktu. I one się będą zawsze zdarzały, kiedy będzie pojawiała się szansa, że oto w Chinach czy w innym kraju istnieje jakieś domniemanie, że oto nowa ekipa może dokonać pewnej, przynajmniej choćby nieznacznej ewolucji. To rzecz pierwsza. Rozmawiałem z autorami amerykańskiego resetu, którzy mówili tak, popełniliśmy błąd i tego błędu już Ameryka prawdopodobnie szybko nie popełni. Kiedy Donald Trump doszedł do władzy, kiedy wygrał wybory, choć wiemy, jak to wyglądało i że to system amerykański, prawda, nie będę wracał do tego tematu, tworzy pewną specyficzny układ liczenia głosów, to wszyscy byliśmy przekonani, ze mną włącznie, że ta chęć nawiązania relacji z Federacją Rosyjską na innym poziomie, w tym pozytywnym duchu zmiany, jaką zapowiadał Donald Trump, jest za progiem. I że może to oznaczać dla naszego regionu też pewne opuszczenie, pewne może nie zlekceważenie, ale pominięcie w tej grze wielkich mocarstw, jakiej się spodziewaliśmy. Ale już styczeń 2017 roku, a więc niecały rok temu, dowiedzieliśmy się z The New York Times najpierw, a później z innych przekazów o tym, co później zostało określone jako rosyjska chmura nad wyborami amerykańskimi, o roli krótkotrwałego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generała Flynna, o innych zaangażowaniach i kontaktach, które towarzyszyły jeszcze ekipie Donalda Trumpa w okresie kampanii wyborczej. Pytany o to wielokrotnie, mówiłem, że jeżeli nawet Donald Trump chce całkowicie zrewolucjonizować relacje amerykańsko-rosyjskie, to będzie miał jeden ogromny problem, a mianowicie społeczeństwo amerykańskie, ale także Kongres amerykański nie jest przygotowany do tego mentalnie, emocjonalnie, aby zaakceptować, że nagle kraj, który kojarzony jest w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim jako twardy i momentami bezwzględny rywal, nagle zmienia się w partnera do rozwiązywania najważniejszych problemów tego świata. A te problemy akurat są poza obszarem, powiedzmy, naszego, poza Ukrainą oczywiście, poza obszarem naszego doświadczenia, bo jest to Iran, jest to Bliski Wschód, to właściwie Syria, jest to Korea Północna. Jeżeli ktoś ma złudzenia, że Ukraina tu jest na pierwszym miejscu, to ona jest tylko dlatego w działaniu amerykańskiej administracji żywym podmiotem, te wizyty, o których pani ambasador wspomniała, pewne obietnice złożone co do wyposażenia sił zbrojnych ukraińskich, to istnieje dlatego, żeby udowodnić, że te wszystkie posądzenia, które padają na wewnętrznym rynku politycznym Ameryki, są fałszywe, są generowane przede wszystkim przez wrogów politycznych samego prezydenta. Problem polega jednak na tym, że Donald Trump ma ogromną i silną opozycję w samym Kongresie. I to nie tylko w Partii Demokratycznej, ale także w Partii Republikańskiej. Ciekawostką jest, że funkcję tak to się nazywa envoy, pełnomocnika do spraw Ukrainy, konfliktu wokół Ukrainy, powierzył właśnie rzeczywiście wybitnemu znawcy problemów i świetnemu dyplomacie, Kurtowi Volkerowi, który wcześniej był dyrektorem Instytutu McCaina, senatora McCaina, który jest wielkim oponentem Donalda Trumpa i twardym graczem w stosunkach z Rosją. Podobnie zresztą powierzenie funkcji assistant secretary, czyli wiceministra spraw zagranicznych, Wesowi Mitchellowi, również fachowemu człowiekowi
wcześniej dyrektorowi think tanku o nazwie SIPA, konserwatyście, ale który zna ten obszar i jest zdeterminowany, aby bronić kultury Zachodu, wartości demokratycznych na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej, pokazuje, że Donald Trump musiał pokazać wobec przede wszystkim Kongresu, który czyta te wszystkie informacje, ale także wobec publiczności szerokiej, że Rosja w dalszym ciągu pozostaje nie tylko konkurentem, ale przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych w stabilizacji świata demokracji, tak to można by ująć w skrócie. I wszystkie te plany, które bez wątpienia istniały wcześniej, legły w gruzach, ponieważ dynamika sytuacji wewnętrznej, która dyktuje administracji waszyngtońskiej większość kroków, jest taka, aby pokazać jednak siłę mięśni, aby wykonać szereg gestów w kategoriach symboli. To jest wobec ambasady amerykańskiej, to są działania służb amerykańskich wobec Rosji. To wszystko po to, aby i dlatego, że ta pętla oskarżeń wcale nie wygasła. Z punktu widzenia Warszawy, tak jak my to odbieramy, możemy odnieść wrażenie, że prawie nie ma już sprawy, nie mówi się o tym. Ale tak nie jest na rynku amerykańskim. Ktoś, kto ma kontakt z mediami amerykańskimi i je na bieżąco przegląda, wie, że poza oczywiście kontaktami najbliższych członków rodziny, które zostały ujawnione, i to kontaktami w brzydkim tle, ponieważ za obietnicę ujawnienia all dirt about Hillary Clinton, czyli całych brudów dotyczących Hillary Clinton, to mamy jeszcze bardzo spokojną, ale konsekwentną działalność specjalnego prokuratora Roberta Millera, który działa w obszarze ujawniania i zaskarżania tych osób, które przyczyniły się do rosyjskich wpływów w okresie kampanii wyborczej. Konkretne zarzuty zostały przedstawione. Nie wszyscy sobie zdajemy sprawę, że mówimy tutaj o karach w wysokości do 30 lat więzienia. To nie jest bagatela. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że a jeden już, można powiedzieć, pękł kolokwialnie. Że za obietnicę współpracy z organami ścigania będą mówić, że będą ujawniać wszystkie szczegóły kontaktów, jakie miały miejsce jeszcze w 2015 i 2016 roku. Jeżeli na to jeszcze wszystko nałożyć, już bardzo krótko będę mówił, horrendalną kwestię, tutaj między sobą powiedzieliśmy, że trzecia wojna już się właściwie zaczęła, wpływu mediów społecznościowych, które mają swoje korzenie w Stanach Zjednoczonych. Mamy tu na myśli największe firmy internetowe świata. Google, Twitter, Facebook, Messenger i kilka innych, które dostarczyły społeczeństwu amerykańskiemu za śmieszne pieniądze. To mówimy o sumie około 160 tysięcy dolarów. Ogłoszenia, które według obliczeń w tej chwili obejrzało co najmniej 180 milionów ludzi. I to nie są takie ogłoszenia, jak można by sobie wyobrazić, że za czasów Związku Radzieckiego, że Rosja ma rację, albo należy bać się broni nuklearnej amerykańskiej. Nie, nie. To były ogłoszenia, które działały na podświadomość, które były niezwykle subtelnie przekazane do odbiorcy, przeciętnego odbiorcy amerykańskiego, które pokazywały na przykład młodą kobietę w hidżabie, która mówiła: dziękuję ci, Hillary, że tak dobrze opiekujesz się nami w okresie kampanii wyborczej. To jest cała wielka ilość ogłoszeń, które wspierają
coś, co z pozoru jest słuszne. The Black Life Matters. Życie czarnoskórego jest warte. Jest warte tyle samo, co każdego innego, bo taka jest myśl. Sam message, sama informacja nie jest kontrowersyjna, natomiast w oczywisty sposób inspiruje środowiska różnego rodzaju i te afroamerykańskie, ale może przede wszystkim i bardziej supremist, czyli białych nacjonalistów, którzy później wykonują działania w rodzaju Charlottesville albo Gainesville ostatnio, gdzie na uniwersytecie doszło do kolejnych starć po wystąpieniach niektórych przedstawicieli tych ruchów białej supremacji. To jest rozbijanie systemu amerykańskiego, to jest podważanie zasad, o których pani ambasador mówiła, co nazywamy podstawą cywilizacji zachodniej, a więc wartości. Ameryka wciąż czuje się depozytariuszem tych wartości. Przeciętny Amerykanin mówi tak, Ameryka jest najbardziej demokratycznym krajem na świecie. Wszyscy chcą w to wierzyć. Ta propaganda, ta gigantyczna wręcz akcja, która została wykonana na terenie Stanów Zjednoczonych wobec obywateli amerykańskich przede wszystkim, prawdopodobnie odniosła ogromny skutek. Komisja do spraw bezpieczeństwa i służb specjalnych Senatu przesłuchiwała ostatnio właśnie szefów tych wszystkich medialnych koncernów, które muszą się tłumaczyć, dlaczego nie nadzorowały, jakie zamierzają podjąć kroki, aby wyeliminować możliwość prowadzenia takiej trzeciej wojny światowej poprzez internet bez wkraczania w ciężkich butach na czyjś teren. Dzisiaj to okazuje się, że można to robić zupełnie inaczej. Jaka jest perspektywa? Prawdopodobnie doczekamy się, będziemy musieli jeszcze czekać około pół roku, to znaczy do tak zwanych połówkowych wyborów w Stanach Zjednoczonych, midterm elections, kiedy wiadomo jest, że kandydaci republikańscy nie będą mogli zajmować bardziej krytycznej pozycji wobec własnego prezydenta, bo to prawdopodobnie może wykluczyć ich zwycięstwo w tych wyborach. Natomiast pod koniec przyszłego roku możemy się spodziewać przede wszystkim poważnego aktu oskarżenia, który będzie wynikał z całej pracy Komisji Śledczej, a także determinacji Komisji Śledczych w samym Kongresie, w Senacie i w Izbie Reprezentantów, które sprawą tak zwanego Russian meddling będą się zajmowały już całkiem poważnie, bo ta sprawa się ciągnie. Jeżeli Donald Trump wyjdzie z tego obronną ręką, co jest możliwe też, bo podważenie autorytetu prezydenta Stanów Zjednoczonych jest oczywiście tragedią. I też dla interesów Polski. Każdego prezydenta. Jeżeli wyjdzie obronną ręką, wówczas będzie mógł podjąć te swoje plany, o których myślał wcześniej w okresie kampanii wyborczej. To znaczy, że świat trzeba układać inaczej, bo to jest element mentalności biznesmena, który w dalszym ciągu zapewne uważa, że politykę się realizuje przy pomocy Twittera, a negocjacje prowadzi się z partnerem przez stolik, z którym mówisz, ja ci dam to, a ty mi da to dasz kontener cukru. Mamy deal, podajemy sobie rękę, odchodzimy i problem jest rozwiązany. Jak wszyscy wiemy, ten świat jest nieco bardziej skomplikowany. Bodajże przedwczoraj Business Insider donosił o dwóch manifestacji pro islamskiej czy promuzułmańskiej i antymuzułmańskiej, które odbyły się obok siebie w Houston. Wedle źródeł Business Insider obydwie zostały zorganizowane w Rosji. I to jest temat bardzo medialny, bardzo rozgrzewający, więc na pewno chciałabym do niego wrócić i bardzo dziękuję za wypunktowanie wszystkich aspektów amerykańskiej perspektywy, ale zanim wrócimy do tych rosyjskich śladów, czy w kampanii wyborczej, czy w polityce, czy w samej w życiu codziennym Stanów Zjednoczonych, chciałabym poprosić pana Kolesnikowa o
swoją perspektywę na to rosyjskie spojrzenie. Rosyjskie spojrzenie rok po wyborze Trumpa, czy Trumpa chcieli, czy nadal go chcą i, tak, i te wszystkie sprawy, które wcześniej poruszaliśmy. Chcieli. Dziękuję bardzo za taką możliwość, ale rozumiem wszystko, ale będę mówił, jeżeli to możliwe, na języku angielskim, to lepiej dla mnie. I must say that, ja bym zaproponował może nieco inny punkt widzenia, inny kąt, z którego byśmy mogli na to spojrzeć, bo to nie tylko kwestia Trumpa i wyborów w Stanach Zjednoczonych, to jest problem całego świata. Mogę wskazać na problem tych masowych głosowań przeciwko wartościom i instytucjom zachodnich. Zachodnim widzimy te procesy w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji, w Austrii, wszędzie. Wszystko wciąż się zmienia. To okres zmian. Wszystko się przemieszuje. Znikają partie polityczne w tym klasycznym sensie tego słowa. To jest też czas niszczenia instytucji europejskich i tak dalej. Właśnie wróciłem z takiego małego seminarium w Sofii, gdzie uczestniczył Iwan Krastev. Który stawia tezę, iż Putin stracił monopol na nieprzewidywalność wraz z pojawieniem się Trumpa. Trump jest w tej chwili rozgrywany w Rosji, tak jest przynajmniej postrzegany. Było oczywiście w związku z nim wiele oczekiwań, otwierano szampana w Radzie, natomiast jest rozczarowanie, jest ogromne rozczarowanie i choć chciałby być może tak rozgrywany, chciałoby się go rozgrywać, przepraszam, to rozczarowanie jest potężne i nadziei w związku z nim raczej nie ma. Putin i jego najbliżsi uważali, że Trump może być ich. Ta koncepcja upadła całkowicie. I dlatego Putin i jego najbliżsi współpracownicy wrócili do starej koncepcji, oblężonej twierdzy, która dotychczas działała. Otóż Zachód nas atakuje, my zaledwie bronimy naszych granic, nie tylko w tej wojnie tradycyjnej, ale w wojnie informacyjnej, w wojnie elektronicznej większość Rosjan jest gotowa stanąć z Putinem, by bronić Rosji. Ale też jest inna koncepcja. Otóż Rosjanie uważają, że mogą według własnych kategorii, na własnych warunkach dyktować politykę z Zachodem wraz ze zwycięstwem Trumpa, wraz z pojawieniem się Marine Le Pen, wraz z pojawieniem się tych ruchów prawicowych w Europie Zachodniej. Putin uważał, poważnie myślał, że może podzielić Europę, że może wrócić do kwestii czy do koncepcji stref wpływu, koncepcji takiej wczesno-dwudziestowiecznej. Trochę mu się to nie udało. Z Marine Le Pen mu się to nie udało. Trump też jest projektem nieudanym, jeśli chodzi o zwalczenie demokracji amerykańskiej, czy pozbawienie jej podstaw, bo okazuje się, że ona podstawy ma, że istnieje. Póki co też okazuje się, że demokracja ma się całkiem nieźle w Europie.
Mówiąc o fali populizmów, powinniśmy też mówić o fali kontrpopulizmów we wszystkich krajach, jak widzę też również w Polsce. Musimy zatem zrozumieć, że te instytucje działają i tutaj ci, którzy mieliby zakusy, muszą się z tym odporem liczyć. Póki co ten odpór jest skuteczny, nie wiemy, co się zdarzy jutro, ale ta konfrontacja jest póki co zwycięska dla sił demokratycznych. Wracając do Putina i jego spojrzenia na Zachód, to nowe podejście z takim celem, którym jest rozbicie Zachodu, nie udało się, więc jest powrót do koncepcji oblężonej twierdzy i to jest wiodący temat kampanii prezydenckiej, której rozpoczęcie nie zostało oficjalnie ogłoszone, ale nie została ogłoszona, ale właściwie Putin od momentu objęcia fotela premiera bezustannie prowadzi kampanię. Codzienne urzędowanie to jego kampania wyborcza. Teraz ta koncepcja jest dość taka rutynowa, ona się na co dzień sprawdza. To się pięknie wpisuje w politykę zagraniczną, poszerzanie swoich wpływów, zajęcie Krymu, to przy okazji poważny zastrzyk popularności. On musi utrzymać stan permanentnego konfliktu po to, żeby utrzymać poparcie większości Rosjan. Możemy powiedzieć, że emocjonalnie koncepcja obrony może być krytykowana czy umniejszana, ale póki co działa. Póki co się sprawdza. Mam tutaj takie dane. Jedną z takich najbardziej stabilnych danych socjologicznych, bo o takich danych tutaj mówię, to nie tylko poparcie dla działań prezydenta w społeczeństwie, to jest 80%, ale również poparcie czy wsparcie dla polityki Rosji w ogóle. 70% respondenci twierdzą, że musimy kontynuować iść dalej naszą ścieżką polityczną pomimo sankcji. To jest najważniejsza dana. Już nie mówię tylko o 80% wsparciu dla zajęcia Krymu. A stosunek do Zachodu, no Putin czynił takie aluzje, że oto Rosja jest jedyną siłą, która może określać wartości dla całego świata. Te relacje oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi na początku się bardzo ociepliły. Zmieniają się. Bardzo ciekawie było obserwować te relacje w 2017 roku. Do początku roku poparcie dla negatywny stosunek do Stanów Zjednoczonych deklarował 49%, potem 42%, potem skoczyło do 60%, teraz po jesienią 57% respondentów ma negatywne podejście czy negatywny sentyment w stosunku do Unii Europejskiej, 49% w stosunku do Ukrainy, ale to jest inny problem. Nie pamiętam danych dla polskich, natomiast w 2016 roku Polska była na czwartym miejscu wśród krajów, które były najbardziej znienawidzone. Były Stany Zjednoczone, Ukraina i nie pamiętam, kto był na trzecim miejscu. Być może te relacje są nieco lepsze teraz, ale także, tak czy inaczej, to
nic nie oznacza, dlatego że Polacy w tej chwili nie są pod lupą rosyjską. Rosja myśli o tym wszystkim, co ją najbliżej otacza. Gruzja, kraje bałtyckie, Ukraina, to jest trochę stary sentyment, dawne obszary wpływu. A z Polską jest prosto, Polska jest wroga, my też będziemy wrodzy. Dlaczego, to nie ma większego znaczenia. No więc wracamy do koncepcji oblężonej twierdzy, która działała i sprawdzała się w kampanii wyborczej. Koncepcja, która wpisuje się w politykę wewnętrzną. Co jakiś czas prowadzimy badania na grupach fokusowych w centrum Carnegie. Widzimy, że ludzie są zadowoleni z obecnej sytuacji w sferze zewnętrznej. Powrót do poczucia dumy, powrót do poczucia mocy. Prowadzimy wojny na obcych terytoriach. Jesteśmy siłą, która odnosi sukcesy w Syrii, jak za starych czasów Związku Radzieckiego. No ale dobrze, skoncentrujmy się na tym, co w gospodarce, co w całej sferze społecznej, polityki społecznej. Brak tego zainteresowania tymi sprawami oznacza, że właściwie nie ma żadnej szansy na jakąkolwiek rewolucję wobec Putina, dlatego że Rosjanie są z niego zadowoleni. Jednym z takich parametrów tej siły jest siła ekonomiczna. W związku z tym Putin będzie musiał skupić się na programie wewnętrznym. I dlatego nie zajmuje się w tej chwili Ukrainą. Dlatego właśnie nie zajmuje się tak bardzo Trumpem. Rosja radzi sobie dobrze. Po co oczekiwać jakiejkolwiek porady czy przyjaznych kroków ze strony Zachodu? My sobie sami poradzimy. Niezależnie od sankcji, niezależnie od zatrzymania swobodnego przepływu towarów. A propos, póki co Europa jest głównym partnerem handlowym Rosji. 43% udziałów handlu, 15% to tylko 15% to Rosja. I to po poważnej intensyfikacji tych relacji, pomimo sankcji, tak? Tak wyglądają relacje pomiędzy Rosją a Zachodem. Wszystko jest tu możliwe, ale jak mówiłem, zmieniają się perspektywy elit rosyjskich w każdej sferze. Polska, i mówię tutaj nie tylko o rządzie, ale i o analitykach, publicystach, odnosi się do Rosji sceptycznie, to powiedzieć bardzo mało, ale mam wrażenie też, że ta perspektywa, też taki troszkę strach, zmieszany z pogardą również, ale skupmy się na tym strachu, udzielił się też w innych krajach. Tutaj pan Sznep przytoczył nam bardzo dobre przykłady, na które są dowody, czy chociaż poszlaki interwencji rosyjskiej w sprawy wewnętrzne innych krajów. Ale z drugiej strony zastanawiam się, czy nie jest tak, że stawianie sprawy w ten sposób, no, że troszeczkę zaczynamy panikować, bo przecież mamy
inne, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie, inne przyczyny, dla których na przykład prawicowy populizm jest popularny. To oczywiście Putin może w tym pomagać, ale nie jest tego źródłem i przyczyną. I czy przypadkiem nie wpadamy troszeczkę w taką panikę, która sprawia, że Putin staje się takim lewicowo-liberalnym Soroszem, tak? To znaczy, że dla tej nieprawicowej części sceny politycznej wszędzie chcemy widzieć jego macki, a może faktycznie no, stał się taki powerful. No nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości, że dla wielu polityków, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też tutaj u nas, gdyby nie Putin nie istniał, trzeba by go wymyślić. Jest potrzebne jako wytłumaczenie wielu zjawisk, które obiektywnie istnieją niezależnie od tego, czy Rosja dokonuje jakiejś interwencji, czy wzmaga jakieś zjawiska, sponsoruje je, czy też nie. Bo nie ma najmniejszych wątpliwości, że Stany Zjednoczone w sensie życia społecznego przeżywało kryzys. I ten kryzys jest odnotowywany już w zasadzie od 70-tych lat. To jest pogorszanie się kondycji klasy średniej przede wszystkim. To także, no oczywiście proces pozbywania się starych fabryk, upadku szeregu dziedzin produkcji, dlatego że zostały one przeniesione w inne miejsca, tańsze, bardziej efektywne z punktu widzenia gospodarczego. Znaczna część Białej Ameryki głosowała też dlatego, że w tle była jakaś taka tęsknota za światem, który Donald Trump dla wielu ludzi symbolizuje. To jest świat białego człowieka lat 60., kiedy Ameryka bez najmniejszych wątpliwości była najbardziej zaawansowanym cywilizacyjnie krajem, a dzisiaj już nie jest. I to odniosę do takich bardzo prostych przykładów. Kiedy większość Amerykanów już posiadała miksery, telewizory kolorowe, pralki, lodówki, to w Europie jeszcze bardzo, bardzo wielu obywateli o tym nie słyszało, albo jeżeli to widziało, to w amerykańskich filmach. Ja pamiętam taką rodzinę, którą poznałem akurat nie w Stanach, ale w Madrycie. Chciałem, żeby to miało jakieś praktyczne odniesienie, dlatego o tym powiem. Która przyjechała, wróciła z Wenezueli w 58 roku po zamachu stanu i która była, dorobiła się tam dużych pieniędzy. I ta pani dzisiaj starsza mówiła mi o tym, że kiedy przyjechali do Hiszpanii w 58 roku, no Hiszpania nie była najbardziej zaawansowanym krajem Europy oczywiście, to stwierdzili nagle, że kraj, do którego przyjechali, ich kraj w gruncie rzeczy, bo to byli Hiszpanie, po prostu żyje w jakimś po prostu średniowieczu wciąż w porównaniu z elitą wenezuelską, która czerpała wiele cywilizacyjnych osiągnięć, skąd? Z Ameryki oczywiście. Więc oni przywieźli te wszystkie lodówki, miksery, telewizory nowe, suszarki do włosów i tak dalej. I w Madrycie dowiedzieli się, że większość obywateli tego miasta, stolicy, wciąż chłodzi swoje jedzenie, to ja to jeszcze troszkę pamiętam, przy pomocy lodu rozwożonego przez wozaków w skrzynkach, które wstawiali następnie do szafki i to była lodówka w Hiszpanii. Otóż tęsknota Amerykanów za tą Ameryką 60-tych lat, kiedy przodowali we wszystkim, również w broni atomowej, również w potencjale zbrojeniowym, w tym dyktowaniu też warunków połowie świata. Taka była polityka wówczas. Pamiętajmy, Ameryka Środkowa, w ogóle Ameryka Łacińska i twarda ręka Ameryki. I to jest ta część amerykańskiego społeczeństwa, która mówi o sobie wprawdzie, nie, my nie jesteśmy rasistami, my tylko chcielibyśmy, żeby czarni znali swoje miejsce. Tęsknota za tym gdzieś w tle tych wyborów była. Więc pani ma rację absolutnie, że te problemy, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce, czy na Węgrzech, czy w kilku innych jeszcze krajach, trudno wymienić te, w których tych problemów nie ma, one istnieją obiektywnie, wynikając z po prostu z akumulacji bogactwa. Dane OECD są tutaj brutalne zupełnie,
a w stosunku do Stanów Zjednoczonych tym bardziej, gdzie ta kumulacja jest szalona zupełnie. I braku rzeczywiście rozwiązania tych problemów, zwrócenie się do ludzi, do których populistyczni liderzy później się zwracają, ale oni znajdują jednak to wsparcie, tą chęć, która niewątpliwie w polityce Putina, polityce, która jest dobrze zorganizowana, bo to jest stabilna władza, proszę Państwa. W czasach kryzysu władza autorytarna jest na ogół bardziej skuteczna niż demokracja. Nie trzeba z nikim konsultować, nie trzeba chodzić do komisji, nie trzeba prowadzić referendów żadnych. To jest wola jednego człowieka de facto. W momencie kryzysu taka polityka, tak generowana, jest bardziej skuteczna, szybsza, bardziej zdyscyplinowana. Rosyjska dyplomacja, rosyjscy urzędnicy są zdyscyplinowani i konsekwentni w prowadzeniu, wcielaniu w życie woli Władimira Putina, który zarządza tym całym państwem w sposób po prostu skuteczny, a obywatele rosyjscy z pewnością to doceniają, tak się domyślam, tak jak i wyborcy w innym, bliższym nam kraju doceniają, że jak ktoś mówi, że coś zrobi, to to zrobi, niezależnie od tego, czy to jest zgodne z prawem, czy nie. Very small to Nils. I think that about fears. I think that Russia will not attack Poland. Chcę powiedzieć, że oczywiście Rosjanie nie zaatakują Polski w takim sensie dosłownym, dlatego że nie ma środków gospodarczych. Są cięcia budżetowe nawet w obszarze wojskowym, militarnym. Czyli tutaj są te aspekty ekonomiczne tego braku ataku czy na Polskę, czy na Finlandię. Natomiast to nie jest świat rosyjski. Putin próbuje odtworzyć imperium rosyjskie. On myśli imperialnie. Już właściwie odtworzył imperium, przejmując Krym. I nie potrzebuje tej wschodniej Ukrainy w tym sensie. Dlatego, że granice Rosji są na wschód od granicy polskiej. Ale Polska może być tym wyimaginowanym elementem imperium. Natomiast ataku faktycznie nie może być. Zachodni eksperci, kiedy myślą o Rosji, czego nie rozumieją w Rosji, żebyśmy wiedzieli, jakich pytań z sali nie zadawać, ale nie mamy już czasu, więc no więc musimy zaryzykować. Czy muszą Państwo zaryzykować? Zostało nam 10 minut i bardzo serdecznie zapraszam do zadawania pytań. Jacek Potocki, ja jestem sekretarzem Polskiego Klubu Publicystów Międzynarodowych. Bardzo mi się podobało to, co ambasador Schnepp powiedział o wartościach amerykańskich i to, co pani ambasador powiedziała. Tylko, że to jest tak z tą Rosją, mnie się wydaje. Rosja wie, jakie są zasady i wartości amerykańskie. Doskonale wie, tam są dobrzy analitycy, tylko to nie są jej zasady. Ona ma swoje zasady, nie zgadza się z nimi. A druga sprawa, mnie się wydaje, że Rosja w tej chwili uderza w rozbicie jedności NATO. Proszę zobaczyć, co się z Turcją dzieje. Tu się nie pisze za dużo o tych sprawach, ale w Turcji jest tak, że Turcja, członek NATO, filar można powiedzieć, druga armia, kupuje broń w Rosji. Co państwo o tym sądzicie? Zbierzemy pytanie. Okay. Ryszard Bobrowski, Przegląd Środkowy Europejski. Mam dwa pytania. Pierwsze do pana ambasadora. Jako znawcy polityki amerykańskiej, ponieważ śledził pan ten rozwój u źródła. Przejdę do końca roku 2018, kiedy, jak pan ambasador powiedział, przypuszczalnie Trump, będąc w wielkich kłopotach, nie wiem, będzie odsunięty od urzędu albo będzie, lub nie. Ale ja założę tą wersję optymistyczną, że zostanie oczyszczony i będzie mógł realizować swoją politykę, nie mając już rąk związanych z Kongresem czy McCainem i tak dalej. Jaka według pana ambasadora ona będzie?
czy to będzie polityka business as usual, czy to będzie polityka bliskiej współpracy z Rosją kontra Chiny, czy jakaś inna idealistyczna polityka, którą pan przewiduje, że będzie. I drugie mam pytanie do pana Koleśnikowa, jeśli można. Powiedział pan, że sankcje zachodnie nie przeszkodziły dużemu wolumenowi wymiany handlowej z Unią Europejską, czy generalnie z Zachodem. Czyli o co ten cały szum? Jaki realny wpływ mają te sankcje zachodnie na politykę Putina? Co z tych sankcji wynika? Dziękuję. Sławomir Sierakowski, instytut, który tutaj organizuje tę konferencję. Ja mam trzy pytania, ale jak nie ma czasu, nie starczy czasu, to się w ogóle nie obrażę, jak one zostaną z nami na później. I do każdego z organizatorów, z naszych gości. Do pana ambasadora Schnepfa chciałem takie pytanie wystosować. Czy przewiduje, że po zakończeniu śledztwa na temat tego Russian meddling, Stany Zjednoczone będą chciały wyciągnąć jakieś konsekwencje wobec samej Rosji, szczególnie jeśli śledztwo zakończyłoby się rzeczywiście ujawnieniem jakichś jeszcze bardziej szokujących informacji. Do pana Kolesnikowa mam takie pytanie. Czy w związku z tym rosyjskim śledztwem i tym, co zostało ujawnione, w Rosji panuje takie przekonanie, że to był błędny pomysł, jeśli został rzeczywiście tak zorganizowany i zorkiestrowany przez Rosjan, czy sam fakt, że mamy do czynienia z Trumpem na urzędzie, a nie z Hillary Clinton, i tak już jest pewnym uzyskiem z tej polityki, chociaż jeśli Trump stracił wpływ na politykę wschodnią, amerykańską, a przejęli go jastrzębie republikańscy, to właściwie można powiedzieć o takiej stuprocentowej pomyłce. Ale to jest pytanie, ja tak wrzucam może jako tezę, ale to jest pytanie, czy to rzeczywiście jest tak oceniane i czy Rosja właściwie dzisiaj, gdyby miała jeszcze raz podjąć taką decyzję, nie zrobiłaby tego. Ale też mam pytanie do Kai i do pani ambasador. Czy uważacie, panie, że... Albo właściwie inaczej, na ile sama Ukraina dzisiaj była zainteresowana realizacją porozumienia mińskiego? Dziękuję. To może zacznijmy od pana Sznepfa. Ja może zbiorczo odpowiem na dwa pytania, wiążą się, czyli perspektywa 2018 roku, wybory połówkowe i czyli połowie kadencji prezydenta Trumpa i perspektywa polityki amerykańskiej. Jeżeli Donald Trump oczyści się z zarzutów, istnieje zawsze taka oczywiście możliwość, że siedzieć pójdą inni, a pójdą. Co do tego nie ma w tej chwili żadnych wątpliwości. Mówię o Paul Manafort, czyli pierwszy szef kampanii wyborczej. To są bardzo poważne obciążenia. Także słucham? On poszedł na współpracę. Poszedł ten Padopoulos na razie. Tam tych na razie troszkę wsadzą do zamrażalki, żeby oni poczuli, jaka perspektywa jest. I to pewnie zaczną współpracować. I jeszcze chyba nie otworzyli swoich zeszycików pamięci. Natomiast jeden z tych trzech już podjął decyzję o współpracy, licząc na co jest zmniejszenie kary po prostu. Ja myślę, że rolą Rosji, czyli polityką Rosji w tym czasie, czyli do przyszłego roku, do jesieni przyszłego roku, będzie utrzymywanie niepewności. To znaczy nic nie można zrobić bez Rosji. Zamrożenie kontrowersji wokół Syrii, czyli cały czas wzajemne szachowanie się, podejmowanie inicjatyw, która druga strona musi z kolei odpowiadać w jakiś sposób. To są kontakty z Iranem, z Turcją, o czym tutaj kolega Jacek powiedział. To jest i Korea Północna, pokazywanie, że bez Rosji nie da się żadnego z tych problemów rozwiązać. Raczej nie mam wątpliwości, że jeżeli Donald Trump utrzyma się, a
Kongres będzie już też inny po wyborach. Już przykładowo dwóch senatorów, znaczących senatorów, mam na myśli Corkera i Flake'a, weszli na, obaj republikanie weszli na ścieżkę wojny z Trumpem i zrezygnowali z wyborów, z poddawania się procesowi wyborczemu. Ten kongres może być po prostu inny, bardziej przychylny Trumpowi, jeżeli on tę wewnętrzną rozgrywkę wygra. I wówczas powrócą koncepcje współpracy z Rosją, dlatego między innymi, że Donald Trump na rynku wewnętrznym potrzebuje sukcesów, aby ubiegać się o drugą kadencję. Już sam fakt, że powierzył swojemu zięciowi problem, który znany jest jako nierozwiązywalny, czyli problem Izraela i krajów arabskich, czyli sytuacji na Bliskim Wschodzie, swojemu zięciowi, to powierzył nie dlatego, żeby on to przegrał, tylko żeby to wygrał przecież. No bo Donald Trump nic bardziej nie ceni niż własną rodzinę, jak widać. I oczywiście Jared Kushner musi osiągnąć jakiś sukces tam. Donald Trump musi osiągnąć jakiś sukces w Korei, musi osiągnąć jakiś sukces w Iranie. Bez współpracy z Rosją, która będzie pokazywała cały czas, że nie ma innej ścieżki, będzie to niezwykle trudne, jeżeli w ogóle możliwe. W związku z tym, oczyściwszy sobie pole, jeżeli dojdzie do tego, Donald Trump podejmie to wyzwanie i prawdopodobnie dojdzie wówczas do tego, czego obawialiśmy się przed inauguracją prezydentury. To jest zresztą tragiczne, że jedziemy na wózku, który się nazywa im gorzej, tym lepiej. No, trochę tak to jest. Turcja, ja tylko powiem ze swojej strony, że Turcja to jest wielki problem i wynika z aspiracji tureckich oczywiście. Prezydent Erdoğan jest bardzo daleko od demokratycznego, od realizacji wizji demokratycznego państwa i to wszyscy wiemy. Już nie mówiąc o tym, że sam pucz, który się dokonał, ja to obserwowałem niemalże online z Waszyngtonu, zmusza średnio inteligentnego człowieka do zadania bardzo dużej ilości pytań co do tego, jak to się rzeczywiście odbyło, kto był inspiratorem i tak dalej. Jak ktoś widział te sceny na moście, które się działy, jak wojsko reagowało na idących ludzi, tam nie było żadnego oporu, tam było po prostu bratanie się, to tworzy po prostu atmosferę i wrażenie, że to nie jest taki prosty pucz starca, który mieszka w Stanach Zjednoczonych i jest duchowym przywódcą. Trzeba było znaleźć oczywiście winnego, więc to jest ogromna karta przetargowa w ręku Putina. Ogromna i te dozbrojenia, to kupowanie broni jest oczywiście takim pokazaniem, no, kto ma asa w ręku. Dziękuję. Bardzo zmierzamy do końca, więc prosiłabym o bardzo szybkie odniesienie się do pytania pana Kolesnikowa. Proszę. Putin ma znakomite, osobiste relacje z Erdoganem, ale jednocześnie cały czas mamy tak zwaną cały czas wojnę handlową, czyli tak zwaną wojnę na pomidory z Turcją. Także to jest jeszcze kolejny powód, dlaczego te relacje między Putinem a Kaczyńskim też nie mogą być przyjazne. Tutaj oczywiście nie staram się wtrącić w sytuację wewnętrzną w Polsce. A jaki jest wpływ sankcji? No, myślę, że one były znaczące, szczególnie w ciągu pierwszych dwóch lat obowiązywania sankcji, bo zgodnie z oceną różnych ekonomistów można by zmierzyć efekt sankcji jako co najmniej 1% PKB, jeżeli nie więcej, czyli to znaczący wpływ sankcji. Ale jednocześnie też pamiętajmy, że gospodarka już teraz się dostosowała do tych warunków sankcji. Także być może nie jest to idealna sytuacja, ale nie jest aż tak bolesna. A politycznie sankcje pomogły dokonać jak gdyby konsolidacji większości Putina.
właśnie wśród takich działań autokratycznych. Są pewne poglądy, szczególnie wśród analityków zachodnich, że sankcje jak gdyby tutaj powstrzymały marsz Putina bardziej na zachód, na przykład do Mariupola. Ja tutaj przyznam, że nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o kwestie wojskowe. Być może to jest prawda. Ten impas, który teraz istnieje, każdy chyba rozumie, że sankcje są zjawiskiem długotrwałym. To jednak dotyczy tego i tych ingerencji w wybory. Mój osobisty pogląd jest taki, że Putin nie komentował tego wobec oficerów w FSB, żeby zaczęli, żeby uruchomili tę kampanię. Być może po prostu zgodził się na pewne działania, które zostały jednak inicjowane przez służby specjalne. Jest raczej obserwatorem. On jest tym, który się przygląda i czeka, waży te konsekwencje. Tak, i oczywiście widzimy, że mamy ostatecznie tak zwane Russia Gate, no, tak jak ten Watergate, ale jednak w Rosji nikt nie postrzega tego jako właśnie tego rodzaju aferę Russia Gate. To jedynie jest po prostu pokaz naszej siły. Jeżeli integrowaliśmy, to jesteśmy tak silni, że potrafimy to zrobić. A nasi hakerzy są najlepsi na świecie. Tak, działają skutecznie. Jeżeli nie ingerowaliśmy, no to po prostu jeszcze jakiś po prostu atak z zachodu, a my musimy bronić naszej reputacji. Także po prostu można powiedzieć, że to są sprzeczne sytuacje, ale z rosyjskiej perspektywy tutaj nie ma jakiejkolwiek sprzeczności. Ukraina jest zainteresowana. Ja jeszcze sobie pozwolę, ponieważ się wstrzymam, na bardzo krótkie reakcje. Po pierwsze, ja bym nie przeceniała roli Rosji. Jeśli chodzi o sukces z Koreą Południową, sukces z Palestyną, to Rosja tu nie może wiele zdziałać. Natomiast jeśli chodzi o Iran, to Rosja się do tego sukcesu przyczyniła, a Stany się teraz przyczyniają do jego rozmontowywania. Więc też nie bardzo widzę tę drogę Trumpa w kierunku irańskiego sukcesu. Odnosząc się do tego, co powiedział Andrzej Kolesnikow o rozpadzie, takim fundamentalnym rozpadzie świata zachodniego od wartości przez partie i instytucje, ja bym postawiła pytanie, czy to jest rozpad, czy to jest kryzys, który doprowadzi do pewnej odnowy. I myślę, że nie wiemy, natomiast wiemy, że w Unii Europejskiej idą gigantyczne zmiany w kierunku odnowy. Albo się uda, albo się nie uda. Ukraina jest ciekawym przypadkiem, gdzie także takiej w postsowieckiej minus zawsze kraje bałtyckie sferze, gdzie też idzie ten kierunek w kierunku odnowy. Moim zdaniem Ukraina potrzebuje jeszcze raz takiego bodźca, jak była na przykład pomarańczowa rewolucja, rewolucja godności. Nie wiem, jaki to będzie, ale oni od czasu do czasu muszą się znowu popchnąć do przodu, jak ugrzęzną. Ale tu jest ten ruch w kierunku odnowy. Natomiast w przypadku Rosji tego nie ma. Rosja systematycznie zjeżdża w dół, powolutku w czarną dziurę. I to jest ta wielka różnica, bez żadnego prześwitu. I pytanie, na ile Ukraina chce implementować Mińsk. No toż Mińsk to jest umowa zawarta z przyłożonym koltem do głowy i jeżeli ją literalnie czytać, to jest umowa korzystna dla Rosji. Po prostu tak jest. Ukraińcy podpisali nie dlatego, żeby implementować, a dlatego, żeby się skończyła strzelanina i nigdy nie mieli takiej intencji, ani nawet nie czuli się zobowiązani, żeby to implementować. Po pierwsze dlatego, że Rosja nie dotrzymuje, po drugie dlatego, że na obszarze podsowieckim w ogóle się umów nie dotrzymuje, a po trzecie wreszcie dlatego, że Zachód także nie dotrzymał umowy wobec Ukrainy. I z tych wszystkich trzech powodów Ukraina nigdy nawet, jakby to powiedzieć, do głowy jej nie przyszło, że ktoś by od niej oczekiwał, że będzie dotrzymywać tej umowy. A sama umowa implementowana, tak jak jest w niej napisana, byłaby zgubna dla Ukrainy, bo by legitymizowała rosyjską już uprawomocniała rosyjskie wpływy systemowo w Rosji przez tę, tak jak tam jest opisana ta decentralizacja, a nie doprowadziłaby do tego, co
teoretycznie jest celem tej umowy, czyli ta spójność terytorialna, suwerenność i integralność Ukrainy. I ogromny paradoks, w którym usiłujemy go nie widzieć, ale tkwimy w nim, to jest zawieszenie sankcji, które mają bronić porządku bezpieczeństwa europejskiego i transatlantyckiego w istocie na umowie, która jest nieimplementowalna, a jej implementacja byłaby dla tego porządku zgubna. Zanim pani zakończy, ja mogę jedno zdanie, ale dokładnie. No dobra. Bo to nie jest pierwszy raz, kiedy ja uczestniczę w dyskusji, która dotyczy przede wszystkim ukraińskich spraw, tutaj środkowoeuropejskich. I to jest takie ćwiczenie, które ja wykonuję ze studentami. Znaczy wirtualny globus, który poruszam palcem i pokazuję, zobaczcie co widzę, jak wygląda świat, jeżeli mieszkacie w Anchorage na Alasce, albo w San Diego w Kalifornii, albo może w Buenos Aires. Ten świat wygląda zupełnie inaczej. Nikogo albo bardzo niewielu ludzi interesuje i obchodzi Ukraina w Stanach Zjednoczonych. To jest widziane z naszego punktu widzenia. To jest nasz problem, który gdzieś tutaj obok jest i oczywiście żyjemy tym. Ale w Ameryce więcej mówi się o Iranie, dlatego że to jest kwestia Izraela, nieporównanie więcej, i Syrii, niż o Ukrainie. To jest europejskie. I tyle. Bardzo dziękuję za to sprowadzenie nas na ziemię, na sam koniec. Dziękuję bardzo serdecznie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Andrzej Kołesnikow i Ryszard Sznep.